Czy to Warszawa, Kraków czy Bobowa? Dla zmotoryzowanych problem jest taki sam. Brak miejsc do parkowania. To jest właśnie głównym powodem narzekań ze strony kierowców. Samorządowcy tłumaczą się brakiem miejsc. Ale dla chcącego nic trudnego, dowodem na to są działania bobowskiego samorządu. Tutaj powstaje nowy parking w pobliżu rynku. Panie burmistrzu, miejsc parkingowych nigdy dosyć. Tych parkingów nie jest zbyt wiele w samej Bobowej. Tutaj za nami powstaje dość duża inwestycja, z tego co wiem, na prawie 70 samochodów i lokalizacja praktycznie w każdym kierunku, dojazd, dojście do tego parkingu. To dla samego miasta Bobowej bardzo ważna inwestycja, z racji tej, że w rynku tych samochodów przybywa w zastraszającym tempie. Dwa lata temu narodził się taki pomysł, aby ta działka, to miejsce, które jeszcze dosłownie kilka miesięcy temu było niezbyt ciekawym miejscem, bo tutaj po prostu były mokradła, bagna, w żaden sposób nie zagospodarowane, w tej chwili staje się już realistyczne. Jeżeli chodzi o parking, ma powstać około 70 miejsc parkingowych, ale wraz z infrastrukturą, czyli będą tutaj chodniki, będzie ten parking oświetlony, będzie oświetlona cała ulica Stawowa i co ważne, będzie wykonany również podjazd tutaj pod Zespół Szkół nr 1 w Bobowie, pod halę widowiskowo-sportową. I to również zamierzenie było takie, aby odciążyć drogę, ulicę Bohaterów Bobowej, która właściwie była jedyną drogą, którą dojeżdżali rodzice ze swoimi dziećmi tutaj do szkoły, jak i również mieszkańcy, którzy mieszkali przy tej ulicy i w okolicach. I tam dochodziło często do kolizji, do takiego zatoru drogowego. Ta sytuacja powinna znacząco poprawić właśnie kwestię rozładowania i tego ruchu komunikacyjnego i poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo. Myślę, że rynek powinien zostać odciążony. Rynek to jest szczególne miejsce. Tam miejsca parkingowe powinny służyć przede wszystkim temu, aby mieszkańcy, przyjezdni, wszyscy mogli w ważnych urzędach załatwić swoje sprawy czy w innych instytucjach. Są przecież ośrodki zdrowia, jest urząd miejski, są kościoły i tamte miejsca powinny być zwolnione. Myślę, że dzięki tej inwestycji uda się znacząco poprawić infrastrukturę właśnie parkingową. Kiedy planowane jest zakończenie inwestycji? Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lipca, także już niebawem. Prace, jak widać, trwają. Firma tutaj jak gdyby deklaruje, że wykona to zadanie w terminie. Ale chciałbym dodać, że to nie jest jedyne zadanie w ramach jednego programu, bo też w ramach tego właśnie projektu zostało wykonane oświetlenie ulicy Grunwaldzkiej od początku wiaduktu aż do granicy z siedliskami, czyli kilkaset metrów tego oświetlenia przybyło. Jak również zostanie wykonana przebudowa chodnika z budową też oświetlenia i terenu wokół kościoła parafialnego w Bobowej pod wezwaniem Wszystkich Świętych. To tworzy jakąś całość i myślę, że znacząco poprawi i wizerunek miasta, i usprawni ruch komunikacyjny. No i chyba pytanie najważniejsze, jaki jest koszt tej inwestycji? Koszt inwestycji jest w granicach około 1 miliona złotych. Kosztorys inwestorski był znacznie wyższy, ale widać ten kryzys jednak przekłada się również na to, że wykonawcy obniżają ceny i my na tym też korzystamy.